Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałem zrobić krótkie podsumowanie naszego wyjazdu na narty do Bułgarii, gdzie wcześniej nawet nie przypuszczaliśmy, że do Bułgarii można jechać na narty. Nie jest to absolutnie żaden poradnik, to są po prostu jakieś tam zebrane moje spostrzeżenia, pocięte moje filmiki właśnie z tego wyjazdu. Jeśli ktoś chce, może sobie zerknąć i obejrzeć po prostu je w całości. No i to właściwie tyle. Mam nadzieję, że komuś może się to przydać w przyszłości. Także zapraszam. A więc pomimo dosyć słabych warunków pogodowych wybraliśmy się na narty do Bułgarii. Wymieniliśmy trochę siana na lotnisku, natomiast lepiej zrobić to w Bansku. Kantory są otwarte do 22:00 i jest ich po prostu multum. Jeśli chodzi o samochód, wybraliśmy wypożyczalnię EasyRent BG ze stanowiskiem na lotnisku. Renault Captur z pełnym ubezpieczeniem kosztował nas około 85 euro na tydzień. Z depozytem zwrotnym 200 euro. Ogólnie nie mieliśmy problemów, poza tym, że po 20 dniach roboczych musiałem się o niego upomnieć mailem oraz wiadomością wysłaną przez social media. Moim zdaniem zawsze warto używać karty kredytowej. Łatwiej jest wtedy rozwiązywać jakiekolwiek problemy związane z płatnościami. Bułgaria, widać, że biedny, ale bardzo ciekawy kraj. My wybraliśmy hotel trzygwiazdkowy Mura. Kosztował nas w granicach 330 euro na osobę za 7 dni ze śniadaniem oraz przelotem z Dublina. Korzystając ze strony loveholidays.je, bardzo fajny i przyjemny hotel. W centrum Banska króluje muzyka elektroniczna, jeśli oczywiście tak ją można nazwać. Ogólnie jak dla nas bardzo fajne, klimatyczne miasteczko, dużo się dzieje. A moja deska się oszczy, czy nie czyści się? No, była zardzewiała. Nie, albo oszczy, oszczy, może nie oszczy. Sprzęt do przygotowania spokojnie można zabrać ze sobą, koszt około 7 euro ostrzenia oraz woskowania. W kolejce do gondoli można spędzić około 2 godzin, więc warto rozważyć wypożyczenie samochodu. Krążą również wany oferujące podwózkę do wyciągów. My po porannej kawce wykorzystujemy nasze autko, udając się w górę na parking. Schodzi nam około 15 minut na dojazd. Po drodze można napotkać miejsce ze znakiem zakazu parkowania, gdzie mimo wszystko ludzie parkują samochody, wykorzystując dolny wyciąg, omijając w ten sposób opłatę za parking. Koszt biletu na dzień 10 euro. My zawsze parkowaliśmy w lasku, tuż za restauracją, fajny klimat i blisko do wyciągów. Wyciągi, trasy, jak dla nas super, byliśmy bardzo zadowoleni, natomiast warto tutaj podkreślić, że my bardziej jeździmy rekreacyjnie. Zwróćcie sobie po prostu uwagę na mapkę. No i zaczyna się zabawa.
Jeśli chodzi o posiłki i alkohol, w górnej części jest fajna miejscówka. Następna na stoku. Natomiast nam było najwygodniej korzystać z restauracji na dole. Dodatkowy namiot jak coś. Codziennie wracając ze stoków, zjeżdżaliśmy windą na dół, korzystając z Relax Center. Sauny mokrej, jacuzzi oraz sauny suchej. Bansko nocą również bardzo ciekawe. Naszym ulubionym miejscem, jeśli chodzi o posiłki pod względem smaku i wyboru dań wegetariańskich, był Lockhouse. W okolicach Banska udało nam się znaleźć również możliwość jazdy UTV Can-Am Maverick o pełnej mocy. Z ich ofertą możecie zapoznać się na tej właśnie stronce. Sylwia zawsze szuka miejsca, w którym można pojeździć konno, natomiast tutaj akurat było dosyć słabo. Nastawieni są ogólnie na przechadzkę, a nie na jazdę. Udało jej się trochę pogalopować. Cóż, wybór należy do Was. Trzeba wracać do domu. Bansko, do zobaczenia w przyszłym roku. Bułgaria odhaczona. Miłości i szczęścia życzymy. Do następnego razu. Pa!